O, tu takie kontenery i patrzcie, ile maskotek. No nie, nie wiem, chyba nie biorę tych maskotek. Taki lew. Ale co najważniejsze, są te świeżaki całe. A nie, to podarty świeżak. Ale to Minecraft do wyprania. Dobra. Zabawki się walają dosłownie wszędzie. A i tu kolejna bardacha niedzielna normalnie. Patrzcie, garnki patelnie tu są, garnki patelnie. Tutaj kto chyba nietrafny prezent zrobił, wiecie? Całe kosmetyki, wiecie, to jest francuskie. Yves Rocher, nie? Francais. I tutaj te są, kurczę, może jeszcze to bym wziął, wiecie? To jeszcze wygląda na całe, nie? Co to jest? Brume Perfume. Fajne, fajne. Body Hair. Nie wiem, ale to widać, że było użyte jakieś chyba. To nie wiem. Ale to mi się przyda, patrzcie. Cały żelik pod prysznic Rochera. Lawenda i blackberry, no nie? Cały żel pod prysznic. Żelik jest dobry, nie? Także żelik weźmiemy, relaksujący. Żel sobie wezmę. Słuchajcie, bo żel mi się przyda. I tu patrzcie już. Ale to sobie odłożę. Zaraz wam pokażę resztę. Tutaj już patrzcie, rzeczy normalnie z remontu nam wyskakują. Rzeczy z remontu i tu patrzcie już. Widzicie, był sobie fajny remont. Ty jeszcze pożyj dwie baterie! Hat-trick dosłownie, dwie baterie, ja pierdzielę normalnie. Masakra, ty, 50 zł 40, patrzcie, jedna bateria. Myślałem, że tu jedna była, bo odgarnąłem. A tu patrzcie, pełno elementów, jedna bateria, ale będzie. Jutro idziemy na złom komisyjnie chyba. Patrzcie, druga bateria taka, masakra. Całe baterie mosiężne. Ja wam powiem, że to jest, ja już wam mówię, że to jest 20 zł na złomie. To jest pobielany mosiąc, także kurczę, tutaj już kilka kilo będzie. Co jeszcze jest? Tam jakieś rurki jeszcze powiesz mi, że będą mosiężne. Patrzcie, mosiężne te chyba. To też będzie chyba mosiężne, nie ludzie? Także dzisiaj trochę dla złomiaków tematu. No i fajnie, kluczyki weźmiemy sobie, patrzcie. Ktoś klucze dobre wywalił, ale jaja. Dobre klucze wyrzucają. Co tu jest? Co tutaj? Nie leć mi tam, patrzcie, to też jest mosiężne elementy. To, dobre klucze, dziesiątka dobry klucz. Mega. Co tu jeszcze jest? Powiedz mi, że te rurki są mosiężne, zaraz to sprawdzimy wszystko. Na razie klucze weźmiemy, to. A rurki sprawdzimy zaraz. Ale tutaj jest patyna. Więc może one są miedziane, nie? Nie. Sprawdźmy. Magnes przyciąga złom. A to? Tu przyciąga, a to tu góry. Te góry trzeba by było zbić, nie? No jak? Nie da rady tego zbić. Dobra, bierzemy to. Jeśli tak, powinniśmy bardzo cieszyć. I jeszcze, o! Grosik na szczęście tu leży. Też go weźmiemy, ten grosik. I spakujemy te wszystkie rzeczy. Patrzcie, ile fantów normalnie. Tu jest dosłownie tego za 50 zł. Musiał być chyba. Mówię wam. Sprawdźmy, czy coś jeszcze może jest. Ale nie chcę tracić latarki, bo dzisiaj niedziela i nam się ta latarka przyda. Ale widzicie, co tu się dzieje dzisiaj. Niedziela. Coś jeszcze będzie? Nie. O, klucz. Patrzcie, taki. Fajny klucz. Mamy klucz jeszcze. Stary, nowy. Do widzac. 24. Coś jeszcze? Jak coś jeszcze wyskoczy, to wam powiem. Ale fajny, patrzcie, ile. Idę mosiądzu normalnie, mega. No i obiecałem, że dogram to, co jeszcze znajdę w tym kontenerze. Tam na samym tyle jeszcze, powiem wam, tutaj dokładnie w tym miejscu. O, tutaj jeszcze tam, może jeszcze będzie. Jeszcze nie ma. W tym miejscu tam dokładnie jeszcze wpadły takie mosiężne elementy, patrzcie. Mosiężne takie. O, to ciężkie w sumie, to nie jest takie lekkie właśnie. I taki ten. Także kolejne elementy i taki, nie wiem co to jest. Technex 3, swój izolated system. Coś takiego. Zaizolowany jakiś system, w ogóle nie wiem, antenowy czy coś. Proszę, piszcie mi, napiszcie w komentarzu, co to jest. No i co, wrzucamy to, ten miesiąc jeszcze do naszego depozytu
Mosiądzu całego. Patrzcie, ile cała reklamowa mosiądzu, skrzany w ogóle. Tu będzie tego mnóstwo. Jeszcze rurka miedziana była. Także spoko. Wrzucamy. Patrzcie, ile tego jest. Ciężkie, patrzcie, reklamowa cała mosiądzu. Fajnie, nie? To oni wrzucają żywą gotówę. Tu będzie 60 zł. Dobra, nie zapomnijmy telefonu. Dobra, bierzemy. Lecimy normalnie dalej. Scrap metal, patelnie wszędzie są. I tutaj taka miejscóweczka. Potrójne losowanie, że tak powiem. No i co, tutaj już z tego kasioka. Patrzcie, pełno składu. Jakieś kaski w ogóle, kurczę, to są kaski. Masakra, ubrania. Znowu z tego hasioka wysypał się taki system LED, prawda? Znaczy system LED cały. Jest kontakt i LEDy chyba, no nie? Taki cały chyba choinkowy system, prawda? Nie wiem, brać go, mieli go? Jak myślicie? Na pewno mieli te buciki. Patrzcie, buciki Monari. Rozmiar 37, także pozdrawiam wszystkie rozmiary 37. Patrzcie, śliczne buciki Monari. Fajne, nie? Także na pewno je weźmiemy. I co? I lecimy dalej. Lecimy dalej. No dobra. Teraz taka komnata dosłownie. Patrzcie, taka komnata. Wchodzimy co w tej komnacie. Pierw tutaj obraz jakiś taki. Szyba. Taka po prostu. O, takie coś. Wiecie co to jest? I przedstawiający taką jesień, prawda? Coś takiego mamy. Tutaj już widziałem klocki Lego się walają. Patrzcie ile klocków Lego dobrych, normalnie. Ja to muszę pozbierać. Wszystko zbieramy i zabezpieczamy te klocki. Co to jest? Co to poleciało? Dobra, zabezpieczamy te klocki, zbieramy, że tak powiem. Jak coś jeszcze wyskoczy, to wam powiem. No i patrzcie ile klocków Lego mi się udało uratować, zobaczcie ile, trochę tego jest, prawda? Trochę uratowaliśmy tych klocków. Jeszcze trafiłem więcej. Ile klocków Lego wyrobiliśmy. Wszystko klocki Lego podpisane, nie? Także spoczko, mam stawki, już można budować, zobaczcie ile Lego. Wyrzucałem tyle klocków Lego. Ojej. Gdzie? Tyle dzieci może wypłacać, dlatego ratujemy te klocki Lego wszystkie. Tutaj jeszcze ratujemy, wiecie, taką lalę fajną, powiem wam, patrzcie, fajna lala, nie? Słuchajcie, fajna lala. Fajna lalcia. Sygnowana, tam jakieś sygnatury są, prawda? Także sygnowana lala. Ratujemy jeszcze tą laleczkę sygnowaną. Ratujemy to Lego całe. Pakujemy. Lecimy. Jeszcze taki domek, patrzcie. Ty, zobaczcie na ten kontener w ogóle. Patrzcie, niedziela. Jak tutaj są wypchane fanami kontenery. Normalnie bierzecie za te habety i sprawdzacie, co tam jest. Pod spodem normalnie. A ja tu trochę sprawdziłem, wiecie, przygotowałem coś większą torbę, żeby to pakować, bo tak, mamy na ruszcie po pierwsze. Nowe buciki, patrzcie, fajne buciki, nie miałem nazwy, ale sznuróweczki białe, nowiutkie, prawda, zobaczcie, śliczne, ja je na pewno wezmę, te buciczki. Dalej, co tu mamy, taki miks był, druga sprawa, to wam pokazywałem, patrzcie, myślałem, że to będzie ten pojazd, prawda, z rysunku, ten cały pojazd dla księżniczki, do kucyka, ale nie, po prostu mojemy w domu. Bo wiecie co? To są same te fajne fili, fajne zameczki, różne w super stanach, powiem wam, do zabawy. Tam już jakieś, patrzcie, ptaszki, papuszki po prostu, więc nie wiem co tam jeszcze będzie. Zobaczymy to w domu. Zobaczymy to na magazynie, na bazie. To wszystko, popatrzcie, jest wszystko wypchane tymi rzeczami, całe wypchane jest.
I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, patrzcie, ja już wezmę większą torbę, żeby to pakować, bo to trzeba pakować normalnie. Tutaj. Patrzcie, torba jest czysta. Sprawdzacie, czy torba jest czysta, torba jest czysta. I w tym momencie możecie pakować. Patrzcie, tu była taka reklamówka, worek, zabawki, ja już pozwoliłem sobie obejrzeć. I fajne zabawki, te są przyjemne. To są zabawki fajne, nie straszne tak tamte, patrzcie, takie coś. Bierzemy, mamy też kurczaczka takiego fajnego. Wygląda czyściutkie, prawda? Czyściutkie, mamy króliczka. Mamy takiego tygryska. Fajnego, fajne tygrysy, fajne maskotki. No trochę może nie. Fajne, fajne. Tygryska mamy i tutaj jeszcze wyciągałem, ale już zacząłem nagrywać. A to bierzemy tego dinozaura? Nie wiem, nie wiem. Weźmiemy też dinozaura, bo to są maskotki. Coś zostało, nic. Nic nie zostało. Buciki fajne, słuchajcie. Buciki fajne i to mój rozdział. Tylko wiecie, wyprać i kurczę, jak nowe byłby, wam powiem. VTE. Werenitu, nie? Buciki VTE. Ale mój rozmiar, wyprać i by były, powiem wam, super, super buciki. Takie czarne, także buciki też będą chyba sobie. Chociaż nie wiem. Nie, tych butów trochę mam. Butów nie wezmę. Wezmę sobie. Zobaczcie, co tu jeszcze by było. Patrzcie. Tak to na pewno. Tutaj w tym miejscu. Patrzcie, taki zestawik. Patrzcie, to waga się zgadza. Patrzcie. Cały nowy zestaw tego mleczka dla dzieci do ten. Nowiutki. Nówka z instrukcją. Super, naprawdę. Nazwisko. Super znalezisko ten zestaw. No i dobra. Pakujemy, patrzcie, tu jest taka buteleczka. Poznajcie sobie teraz SBY-10, prawda? Taki zestawik. Co pakujemy zestaw? Bierzemy buty. O. Pakujemy to też tego dinozaura, nie wezmę, bo za duże gabaryty. Wezmę tylko to, tego tygryska też nie wezmę. Nie tygryska. To mamy. No nie wiem, fajny ten tygrys. Ale zostawię innym też trochę. Wezmę tylko te zabaweczki, bo potrzebujemy trochę miejsca. A my potrzebujemy drewnika. Nie bądźmy pazerni, prawda? Nie bądźmy pazerni. Weźmiemy też te buciki. O, weźmiemy też te buciki. I zobaczcie, jaki fajny zestaw. Aha, jak my się zabierzemy z tym, patrzcie. Ja teraz na razie nie jestem transportem, tylko jestem piechotką. A mamy, patrzcie, to co do zabrania. Jak my to zabierzemy wszystko, to mi lepiej powiedzcie. Patrzcie, jak tam ciągnie, jak to lepiej zabrać. No i jak się z tym zabierzemy, powiedzcie mi. Jak się z tym zabierzemy? Tyle fantów. No i z tej torby, już na podsumowaniu, takie cudeńka wyszły. Normalnie przyjeżdża lodziarnia, można lody robić. Ice cream, prawda? Patrzcie, cały zestaw, wszystko w środku, mój ładny, lody masz, możesz zrobić normalnie, patrzcie. Nawet normalnie z posypką, pa. Normalnie. O! Normalnie dobre lody. Także będziemy robić, patrzcie, tutaj normalnie klatka dla paków. Fajna klatka dla paków, taka, zobaczcie. Little pets. Także nie trzeba mieć wcale ptaka, nie trzeba mieć wcale żywego stworzenia, żeby mieć zwierzęta. Zobaczcie, do tego w zestawie takie ptaszki. Ja nie wiem, po prostu nie wiem. Te rzeczy, w nich trzeba bateryjki wymienić po prostu. Także spoko. Zrobi to właściwa osoba, do której trafi ten zestaw. No i normalnie papuga nadrzędna, no nie? Ona normalnie wszystkie bierze i pogania do roboty, nie? śpiewajcie. No śpiewają sobie. Co to, trody się? Co to, trody były? Trody? A bo to chyba cała taka budka będzie w zestawie, wiecie? Tak. Tam są te papuszki chyba. Tak? Ale tutaj, że przypuszczam, że chodziło tak. Gdzieś muszą być te tutaj
dwa elementy i będzie cała ogrodnia taka jeździć po prostu nawet w deszczu. Nawet w deszczu. No. Co powiecie o tych, plaszkach, no nie? O tym zestawie, czy poznajecie, czy kiedyś widzieliście podobny już zestaw? Czy bawiliście się może takim kiedyś już? To piszcie, czy fajnie grają, bo trzeba wymienić w nich jeszcze baterię. Dobra, tu taki fajny zamek był, patrzcie, składany, a fajny, można się nim pobawić. Całkiem przyjemny, całkiem może zająć trochę czasu. Taki zameczek, po prostu, tu powinno normalnie, patrzcie, normalnie, fajne, można wejść od frontu. Wjeżdżam od frontu. Co się dzieje? No i tak, taki zameczek. Można się pobawić, ułożyć sobie księżniczki w każdym pokoju. No i tu powinien przycisk, tu powinien grać, ale nie ma baterii. Także wymienimy w nim baterię. Zobaczcie, co na dworze się dzieje. Taki zamek. Zamykamy. No i co? I jeszcze, słuchajcie, kolejka górska wpadła. Kolejka górska. Patrzcie, tu powinna być ta kolejka górska, wiecie? Tu powinno być tak. Tu powinna być kolejka. To powinno być gdzieś na jakiejś wysokości takiej, o. Coś tutaj przyczepione, nie wiem właśnie, o. Trzeba znaleźć jakiś element, bo tu jest do przyklejenia. Można to po prostu, widziałem, przylepić tutaj tymi przylepcami. No i co? Trzeba znaleźć jakiś element, żeby wam pokażę, bo to ciężko właśnie bez tego elementu zrobić, no nie? Bo wiecie, bo chociaż co tu, kurczę, dałem tą kolejkę, może, no nie wiem, może tu, o, jeśli to artysta zawsze się dowie, zawsze rozwiąże problem. Także mamy już kolejkę górską, zobaczcie, tylko coś taka, ona jest, powinna być niżej chyba, no, niżej to powinno być. Ja wam odpalę ją normalnie komisyjnie, patrzcie, ha, ha, ha. Co my tu mamy? I normalnie... Kto jedzie ze mną? Jedziemy! O kurde, nie, coś się... Kto jedzie ze mną? Pojechaliśmy, dobra. Fajnie, naprawdę. Tu można się przejechać, patrzcie. Ja tu ustawię i pojedziecie ze mną. Jedziecie? Dobra, to kto jedzie? Wsiadajcie, czekaj. Wezmę ją. Normalnie, żeby nie było wypadku tu nigdzie na trasie. Tak, mamy. I dobra, jest, patrzcie. Cyk, jak się przejedziemy normalnie. Śmigamy, dobra. Lecimy. Lecimy czy nie? Cicho, pojedziemy. I... Nie, kurde. Nie chcę coś pojechać. Może nie tak ta zabawka ma być ułożona, nie wiem, ale... Patrzcie. Nie wiem. Jedzie, a nie jedzie, no. Jak myślicie, jest tutaj ławeczka. Może się sobie poczekać i przemyśleć sprawę w takim razie, no nie? Dobra, lecimy dalej. Na poszukiwanka. No i co? Pijcie kawki. Jedzcie śniadanie. I lecimy.